Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, na kolejnej propozycji, którą chcemy tutaj z naszego domu Wam udostępnić, zaprosić Was do rekolekcji, Lectio Divina, które prezentujemy, które przygotowujemy, żeby można było z nich skorzystać drogą online. Mamy już ze sobą takie rekolekcje, rekolekcje w godzinie próby, które prowadził ksiądz Krzysztof, sesję prowadzoną przez księdza Krzysztofa, księdza Joachima. Ponieważ w naszym programie jest w tej chwili, w tych dniach zaplanowany czas rekolekcji, dlatego właśnie kolejna taka propozycja. Chcemy, żeby te rekolekcje były poświęcone Ewangelii świętego Marka, żeby w nich zatrzymać się przy takich momentach, które są w tej Ewangelii zapisane, żeby się uchwycić słowa, taki jest temat tych rekolekcji, słowa obietnicy Jezusa. Powiedział do uczniów, że po swoim zmartwychwstaniu Go spotkają. Spotkają Go w Galilei, zobaczą Go. Niech idą do Galilei, tam nie zobaczą. Do tych słów jeszcze wrócimy. I kluczem do tej modlitwy, do tych dni, będzie refleksja nad tym, jak Bóg pragnie mnie formować w mojej codzienności. Ponieważ to słowo często jest używane, dlatego sam temat został tak sformułowany, że chodzi o miejsca, które są mi dobrze znane. Bo w tym jest pewna trudność. Miejsca, które dobrze znam, czynności, które często wykonuję, często stają się takim momentem, czy takim doświadczeniem, które traci swoją głębię, pozostają szare, stają się momentami, z których coraz mniej czerpiemy, przeżywamy je powierzchownie, płytko. Właśnie słowo może nam pomóc w tym, żebyśmy na nowo odkryli to, co dobrze nam znane, jako ważne, jako miejsce, które Bóg wybiera, żeby ze mną być, żebym Go tam spotykał, żebym Go tam odkrywał. Rekolekcje, które proponujemy, to rzecz, która wymaga z naszej strony decyzji. Nie można przeżywać rekolekcji i zastanawiać się nad tym, a może byłoby dobrze, a może jednak taki czas przeznaczyć, przed świętami mi się to nie udało, albo to może nie dla mnie, to dla jakichś osób, które są bardziej duchowo już rozwinięte, bardziej dojrzałe, bardziej zaawansowane duchowo, jeśli takich słów wolno użyć. Potrzebna jest decyzja o tym, że chcę przeżyć rekolekcję. Mam takie zrozumienie, że te rekolekcje można przeżyć jakby na trzy sposoby. Pierwszy sposób, wydaje mi się, że dostępny dla osób, które w naszym domu przebywają regularnie, były już w naszym domu, odprawiały rekolekcje ośmiodniowe, ćwiczenia czy rekolekcje Lectio Divina. Dla tych osób może być łatwe takie planowanie czasu, tu oczywiście mają swoje znaczenie warunki, w jakich żyjemy, według programu, który znamy z rekolekcji. A więc jest czas na lekcjo, czas na wprowadzenie, czas na osobiste medytacje. Można na cały dzień przenieść ten program, dokładnie taki sam, może podobny do tego, który znamy z rekolekcji. Pewnie jest gdzieś zapisany w naszych notatkach z rekolekcji. Można go wtedy sobie pielęgnować. To bywa dobrym doświadczeniem. To pomaga zachować rytm, też pewną dyscyplinę. To pomaga w takim czuwaniu nad tym, że właśnie słuchanie słowa, czas poszczególne etapy modlitwy, ten czas jest dla mnie takim rytmem życia w tych dniach. Ponieważ zaczynam rekolekcję, mówię o tym innym, że teraz się taki czas dla mnie zaczyna, proszę o modlitwę, proszę, żeby mi w tym pomóc, żeby zostawić mi taką przestrzeń. To jest możliwe, zwłaszcza w sytuacji osób, które żyją we wspólnotach, może żyją samotnie. Taka decyzja, taki sposób, styl przeżywania tych rekolekcji jest możliwy. Oczywiście
tutaj jest potrzebne to dopowiedzenie, że może nie dla wszystkich jest możliwy codzienny udział we mszy świętej, adoracja Najświętszego Sakramentu. Wiemy o tych ograniczeniach, one się zmieniają, może w trakcie rekolekcji dojdzie do kolejnych zmian, a więc to dostosowanie do warunków życia, w jakich żyjemy, na pewno jest tutaj niezwykle ważne. Ale to pierwszy sposób, gdzie powiedzmy te rekolekcje są przeżywane dokładnie w takim rytmie, chociaż w domu rodzinnym, jak to się działo w domu rekolekcyjnym, w naszym centrum w Krakowie, czy w jakimś innym, w którym mieliśmy okazję być, przeżywać Lectio Divina, ćwiczenia ignacjańskie, czy też jakieś inne rekolekcje, w których uczestniczyliśmy. Druga wersja. Dla osób, które nie mają takiej możliwości, które muszą połączyć rekolekcje z codziennymi obowiązkami, ze swoimi zobowiązaniami, może też zawodowymi. Chciałby przeżyć taki czas, chociaż muszą to pogodzić z innymi rzeczami. To byłby taki rytm, już troszkę więcej tutaj wysiłku jest potrzebne do odkrycia, do ułożenia sobie, żeby znaleźć taki czas, zarezerwować go, przeznaczyć na moją modlitwę, na słuchanie. W naszym programie, jak to można też zobaczyć, można sobie ten program wydrukować, odnaleźć go na naszej stronie, jest tam dostępny. Są dwa momenty, w których będziemy spotykać się wspólnie. To będą godziny publikacji naszych nagrań, konferencji. Są dwie takie godziny w ciągu dnia. Godzina na co dzień to będzie godzina 14 i 19. Ta 19 po to, żeby przygotować do modlitwy na dzień następny. Oczywiście nie wszyscy muszą o tej godzinie słuchać wprowadzenia, można go słuchać później, można go słuchać wieczorem, można słuchać rano następnego dnia, według tego, jakie mamy możliwości. To będą dwa takie momenty, godzina 14 i godzina 19. Te dwa momenty, o 19 zaczniemy drogę ze Słowem, a o 14 będzie dopełnienie. Te dwa kolejne momenty modlitwy, najpierw to wprowadzenie o 19 przygotuje nas do lekcjo, do meditacjo, a wprowadzenie o godzinie 14 będzie nas prowadziło do tej części oracjo i kontemplacjo. Pozostałe momenty są do osobistego zaplanowania. Tutaj według tych możliwości może będzie taki jeden czas dla każdego z tych momentów, że na przykład po tym wprowadzeniu do lekcji i meditacji mogę przeznaczyć godzinę, pół godziny na swoje osobiste spotkanie, na osobistą modlitwę i nie jestem w stanie więcej. Dobrze tutaj jest taką refleksję, takie przygotowanie, zanim zapadnie ta decyzja. Dobrze jest taką refleksję podjąć, jaką miarę mogę ofiarować na czas tych rekolekcji. Ile jestem w stanie poświęcić na ten czas, na modlitwę, na moje rekolekcje właśnie. Byłoby dobrze, żeby dzień miał przynajmniej te dwa momenty, oprócz słuchania wprowadzeń. Moment lekcjo, meditacjo, moment oracjo, kontemplacjo. Jeżeli komuś uda się być na Eucharystii, osobiście, świetnie, uda mu się być tylko właśnie przez to łączenie się drogą online. No, dobrze jest przyjmować to, co jest możliwe. Dla kogo? Wreszcie trzecia propozycja, jeszcze o tym chcę powiedzieć. To jest takie słuchanie i uczestnictwo w tych rekolekcjach, które nie wiąże się z decyzją odprawiam rekolekcje, ale chcę korzystać z tych treści. Chcę modlić się tym poszczególnymi tematami, miejscami w Ewangelii Świętego Marka. Chcę to zabrać dla siebie. Internet pozwala nam na to, że nie tylko idziemy tym zdyscyplinowanym rytmem dzień za dniem, ale możemy sięgać po kolejne wprowadzenia w pewnym odstępie czasu, dostępnym dla mnie możliwym. Bardzo zachęcam, żeby wybrać taką drogę, jaka jest dla mnie możliwa, drogę, którą
mam teraz do dyspozycji według możliwości, które posiadamy. Jeżeli tylko jest w moim sercu pragnienie, żeby przeżywać kolejne dni, ten czas, właśnie blisko Boga, blisko Jego Słowa, rozważając Jego Słowo, idźmy za tym pragnieniem. To ważne. Pan Bóg posługuje się drogą pragnień. Chce nas do takiego spotykania ze sobą zapraszać. Dla części z nas będzie to czas pustyni, a może dla kogoś innego czas, w którym po prostu serce jest przy Słowie, jest przy zaproszeniach, które Bóg ma dla nas. Więc pierwsza rzecz to jest decyzja, do której warto przygotować się przez tą refleksję, jakie jest moje pragnienie, na co mogę się zdobyć, co jest możliwe dla mnie, jakie mam możliwości, jaki mam czas do dyspozycji, jaką przestrzeń mogę zagospodarować, jaką przestrzeń mogę wykorzystać, biorąc pod uwagę oczywiście inne moje zobowiązania wynikające ze stanu życia, z tych zobowiązań wobec moich bliskich, rodziny na przykład, czy jakichś innych obowiązków, które mam. Jeżeli zapadnie decyzja, potrzebna jest troska, wybór przestrzeni, która będzie pomagać mi w słuchaniu i w osobistej modlitwie. To słowo przestrzeń bardzo wiąże się z doświadczeniem ciszy. W rekolekcjach cisza jest czymś niezbędnym, bardzo ważnym. Nie zawsze mamy wpływ na to, że ta cisza jest na zewnątrz. Może ktoś z nas wspomina te momenty, takie sytuacje, takie wyjazdy, kiedy rzeczywiście znalazł się w miejscu, w którym cisza była czymś łatwym, była dostępnym, była wręcz zagwarantowana. Czasem to są domy rekolekcyjne, czasem pobyt w takim miejscu, gdzie jestem sam, jakby na pustelni, gdzieś w miejsca, gdzie mogłem wychodzić, w takie miejsca, chociażby do lasu, czy w jakąś przestrzeń przyrody, gdzie byłem sam, gdzie nie towarzyszyły mi ani żadne telefony, wiadomości, rozmowy, kogoś, kto jest blisko. To są warunki komfortowe, idealne, łatwe, wtedy bardzo nam pomagające. Oczywiście nie porządkuje to wszystkiego, nie porządkuje to do końca naszego serca, ono potrzebuje czasu, ale te zewnętrzne warunki, o których teraz mówimy, są ogromnie ważne. Dla osób, które odprawiają te rekolekcje w swojej codzienności, w swoim rodzinnym domu, te warunki, o których mówiłem przed chwilą, nie są możliwe. A jednak warto poszukać tego, co mógłbym dla siebie zarezerwować, o co mógłbym poprosić swoich bliskich, na co mógłbym się zdecydować, żeby zrezygnować z innych rzeczy, żeby ta przestrzeń na moje słuchanie słowa, na moją rozmowę z Bogiem, żeby była możliwa. To ogromnie ważne. Na czym polega ta decyzja? Na przykład na tym, że jest taki czas w ciągu dnia, który rezerwuję sobie na to, że w tym czasie jest czas mojej modlitwy. Proszę na przykład swoich bliskich, swoją rodzinę, żeby mi w tym czasie ten czas ofiarować, żeby mi go nie zabierać. Nawet jeżeli są jakieś sprawy, które mam być włączony, żeby one zaczekały. Ta godzina jest czasem, który jest mi bardzo potrzebny. Są takie rozwiązania, że na drzwiach pokoju, w których właśnie taki czas przeżywam, pojawia się kartka, jestem zajęty, teraz jest mój czas do tej godziny, którą sobie jakoś przewidzimy, określimy, to jest czas najlepszy. Nasi bliscy mogą nam w tym bardzo pomóc i mogą być tym, który pomaga mi w rekolekcjach, który jest jakoś moim dobrodziejem, sponsorem moich rekolekcji. Podarowano mi ten czas. Ta decyzja nie tylko dotyczy innych, żeby inni mi w tym pozwolili. Ona jest najpierw w moim wnętrzu. Mówiłem o zostawianiu rzeczy niekoniecznych, o rezygnacji z tego, co zabierałoby mi ten czas,
co zajmowałoby moje serce, mój umysł, to jest niezwykle istotne. Rzeczywiście, na przykład korzystanie z wiadomości, korzystanie z telefonu czy z jakichś innych dróg pozyskiwania informacji, decyzja o tym, że przez te dni nie jestem na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się wokół mnie, na ile to jest dla mnie możliwe. Może poproszę kogoś o to, żeby sprawdzał wiadomości, jeżeli to są wiadomości z mojego miejsca pracy czy skądinąd, że jestem z tym na bieżąco przez kogoś. W rekolekcjach, które odbywają się w naszym domu, zachęcamy, to jest warunek odprawienia rekolekcji, żeby wyłączyć całkowicie telefon, żeby nie korzystać z komputera czy z jakichś innych dróg, którymi mógłbym takie informacje na bieżąco otrzymywać. A jeżeli dzieje się coś ważnego, to proszę osoby, moich bliskich najczęściej, żeby kierować informacje do mnie przez nasz sekretariat. Oczywiście w tych warunkach, które teraz przeżywamy, nie jest to możliwe, ale mogę poprosić, gdyby działo się coś takiego ważnego, w czym ja jestem potrzebny, proszę zadzwonić do mojej żony, do mojego przełożonego, do kogoś, kto właśnie jest blisko mnie, ma łatwość kontaktu ze mną, ważne rzeczy mi przekaże. Tutaj tych sytuacji może być tak wiele, tak różnych, że warto szukać rozwiązania, które będzie optymalne, najlepsze. Z jednej strony ochroni mój czas, moją decyzję, a z drugiej strony właśnie nie będzie mnie odcinał od wszystkiego, nie sprawi, że rzeczy naprawdę ważne, które należy przyjąć, należy się o nich dowiedzieć, należy na nie odpowiedzieć, zareagować, że one znajdą drogę dotarcia do mnie, do właśnie mojej uwagi, do moich decyzji. Czas na rekolekcję, przestrzeń, decyzja wiąże się rzeczywiście z rezygnacją z rzeczy, którymi żyjemy na co dzień, ale w rekolekcjach trzeba, żeby one zostały odsunięte na bok, żeby zajmowały mniej miejsca, mniej przestrzeni, niż to się dzieje zwyczajnie. Dla osób, które chcą przeżyć ten czas, czy to korzystać z tych rekolekcji jako treści, którymi się modlą, nie jest to wprost dla nich czas rekolekcji. Zachęcam do wierności, do tego, żeby przejść całą drogę, może w innym rytmie, nie tylko codziennym, ale właśnie co jakiś czas, co któryś dzień w swoim życiu, ale żeby właśnie taką drogę formacji ze Słowem Bożym, drogę, której będzie nam towarzyszył, będzie nas formował święty Marek, zapisując obietnicę Jezusa, ale także kolejne słowa. Do tego bardzo zachęcam. Potrzebna jest wytrwałość. 8 dni to jest długi czas. W nim bardzo potrzebujemy tego, żeby pozostać wiernym Słowu. Pozostać wiernemu, żebym pozostał wierny drodze, na jaką się zdecydowałem, wierny decyzji, jaką podjąłem. Bardzo was do wierności, do wytrwałości zapraszam. Poświęćmy troszkę teraz trochę czasu na omówienie tematu tych rekolekcji. Moi drodzy, siostry i bracia, chcemy w rekolekcjach wziąć jako przewodnik, wspomniałem już o tym na początku, słowo Jezusa, które zostało przez Niego wypowiedziane i zapisane przez Marka pod koniec Jego Ewangelii. W rozdziale 15 i 14 i 16 święty Marek zapisał, że Jezus właśnie obiecuje uczniom, że Go spotkają. Zacznijmy od tematu formacji. Jak ona przebiega? Jaki ma rytm, jakie ma ramy, czy ona ma swój początek i koniec, kiedy się zaczyna, kiedy kończy, kiedy uczeń może uznać, że jego formacja doszła już do końca, że jest uczniem ukształtowanym, uformowanym, gotowym. Ewangelia pokazuje nam taką drogę
że nie ma takiego punktu końcowego. Reformacja, tak ją pokazuje nam święty Marek, trwa nieustannie, nie ma jej końca. Trwa przez całe życie ucznia. Ale przecież, może ktoś powie, przecież w tej Ewangelii Jezus nie jest z uczniami przez cały czas, nie jest zawsze. Odchodzi, kiedy zmartwychwstał, ukazywał się uczniom, a potem wstąpił do nieba. Czy nie zakończyła się formacja ucznia? Czy to nie jest koniec? Właśnie te zapowiedzi, o których będziemy mówić, których będziemy się trzymać, które będą dla nas przewodnikiem w tej drodze, mówią o tym inaczej. Formacja ucznia trwa nieustannie. Dotyczy nie tylko tego czasu od Galilei do Jerozolimy, do góry w niebo wstąpienia Jezusa, ale trwa dalej. Jezus chce, żeby uczeń podejmował drogę, w której będzie go spotykał nieustannie, ciągle, zawsze, w miejscu jego życia. Formacja ciągła. Kościół zabrał to słowo i sformułował go przez takie określenie formacja permanentna. To właśnie słowo odnosi się do ciągłości, nieustanna. Nie trwa tylko od nowicjatu do ślubów wieczystych, od początku seminarium do święceń kapłańskich. Kiedy się zaczyna, już się nie kończy. Trwa przez całe życie ucznia Jezusa. Codziennie Jezus zaprasza do tego, żeby Go szukać i żeby Go odnajdywać. Kiedy więc słyszymy, najpierw w rozdziale 14 czytamy te słowa, Jezus mówi, to jest wiersz 27, 28, Jezus powiedział do uczniów, wszyscy zwątpicie, gdyż jest napisane, uderzę pasterza, a rozproszą się owce, lecz po moim zmartwychwstaniu wyprzedzę was do Galilei. Drugie miejsce, będziemy jeszcze go rozważać dzisiaj w czasie tego spotkania. W rozdziale 16, pamiętamy, że ten rozdział opowiada o zmartwychwstaniu Jezusa. Młodzieniec mówi do kobiet, które przyszły do grobu, żeby namaścić ciało Jezusa. Nie bójcie się, szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego. Zmartwychwstał, nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go położyli. Teraz idźcie i powiedzcie jego uczniom i Piotrowi, że wyprzedza was do Galilei. Tam go zobaczycie, jak wam powiedział. To jest właśnie słowo obietnicy Jezusa. Niezwykle ważne. To słowo jest jak światło, jak coś, co pomaga przetrwać najtrudniejsze dni. Przecież w takich momentach zostało ono powiedziane. W momencie, w którym zbliża się pojmanie, męka, śmierć Jezusa. Jego przebywanie w grobie, w otchłani. W tych dniach uczniowie słyszą te obietnice Jezusa. Ona jest ogromnie ważna. Uczeń już nie spotyka po tych wydarzeniach Jezusa namacalnie, fizycznie. Nie słyszy go nauczającego, nie jest świadkiem jego cudów dokonywanych naocznie, w sposób fizyczny. Ta obietnica uczy szukać i rozpoznawać Jezusa w nowy sposób. Uczeń potrzebuje od początku wsłuchiwać się w Ewangelię, głębiej ją rozumieć, zmieniać myślenie, nawracać się, uwierzyć w słowo Jezusa. Doświadczenie więzi z Jezusem prowadzi do odkrywania Jego obecności w takich wydarzeniach, dziedzinach, które do tej pory były nierozświetlone przez tą obecność, były ciemne, były pogańskie. Nowe doświadczenie w życiu ucznia. Uczy się na nowo widzieć swoje codzienne życie. Bardzo tego potrzebujemy. Kochani, mam takie przekonanie, że dla wielu z nas
właśnie ten moment wstrząsu, jaki przeżywamy. Moment, w którym kończy się według wielu nieodwracalnie taka formuła świata, w jakiej żyliśmy do tej pory. Tak ułożone wydarzenia, takie zazębianie się poszczególnych dziedzin życia, takie tempo życia, w jakich żyjemy, jest dla nas ogromnym zaproszeniem, żeby zacząć na nowo odkrywać nasze codzienne życie, nasze sprawy, nasze decyzje, warunki, w jakich żyjemy, żeby odkrywać je na nowo. Nie zawsze się nam to udaje. Można spotkać takie opinie, że to, co przeżywamy, jest nie takie, jak powinno być. Należałoby to zmienić, walczyć o coś innego. Codzienność powinna wyglądać inaczej. Inaczej powinna wyglądać chociażby dostępność do Eucharystii i tak dalej. Ewangelia uczy nas innej mentalności. Uczy nas przyjmowania takich warunków, jakie mamy, ograniczeń, które mamy, codzienności, jaką mamy, po to, żeby w nich odkrywać Jezusa, który tam jest, odkrywać obecność zmartwychwstałego Pana. Jezus nam obiecał, że Go zobaczymy, że On tę obecność przenika, że On w niej jest, że On nad nią panuje. To jest niezwykle ważne. To jest dla nas dobra nowina, a jednocześnie może też trudne zaproszenie. Dlaczego trudne? Dobra nowina może być trudna? Może być, jeżeli do tej pory nam się to nie udaje. Jeżeli wobec tego, tej obietnicy Jezusa w sercu kogoś, kto słucha tych słów, rodzi się smutek, rodzi się myśl, takie słowo w środku, to niemożliwe. To się nie udaje. Do tej pory nie było to możliwe. Jak będzie to możliwe teraz? Może przypominają się nam tutaj te słowa Piotra, który wypowiada sam, ale pewnie w imieniu wszystkich: całą noc żeśmy pracowali i niceśmy nie łowili. Nic ten wysiłek do tej pory nie dał. Nie był owocny. Warto się uchwycić tego słowa Jezusa. Tak uczynił Piotr. Na Twoje słowo zarzucę sieci. Tak jest u świętego Łukasza, a u Jana zarzucili sieć po prawej stronie i złowili tak wielką liczbę ryb, że nie potrafili jej wyciągnąć. Jezus chce, żebym na Jego słowo, na słowo Jego obietnicy zaczął jeszcze raz. Żebym uczył się patrzeć, odkrywać, przeżywać to, co dobrze znam. Moje chwile, dni, moje obowiązki, moje relacje z Nim. Żebym zwrócił się do Niego z gorącą prośbą: naucz mnie Ciebie dostrzegać. Otwórz moje oczy, otwórz moje serce, żebym Ciebie odnalazł. Obietnica Jezusa kryje w sobie bardzo piękną rzecz, prostą, ale bardzo piękną. Jezus mówi o tym, że będzie w Galilei, że wyprzedza uczniów. To słowo chciałbym, żebyśmy usłyszeli. Bo to oznacza coś bardzo ważnego, że my nie przedzieramy się przez jakieś trudności, gąszcz, przez jakiś świat, przez który jeszcze nikt nie przechodził, że Jezus szedł przed nami. Że Jezus jest tam, zanim my tam dotrzemy, zanim otwieramy oczy, zanim przeżywamy to, co składa się na nasz dzień, zanim zderzamy się z naszymi obowiązkami, zanim napotykamy na trudności, o których będziemy chcieli też rozważać. Jezus jest tam przede mną. To jest bardzo ważne. Ja nie jestem zbawicielem mojego życia, mojej codzienności. On jest zbawicielem. Jezus jest zbawicielem. Jezus mi pokazuje moją codzienność. Jezus pokazuje mi i uczy mnie patrzeć na nią inaczej. Jego oczyma. Patrzeć na to tak, jak On ją widzi.
On mnie wyprzedza. Tu jest właśnie ta trudność, z którą z pewnością się bardzo mocujemy, która nam bardzo utrudnia. To jest to nasze przyzwyczajenie do spojrzenia na naszą codzienność, którym pojawia się zniechęcenie, którym pojawia się brak nadziei, brak świeżości, brak nadziei na życie, na coś, czego się jeszcze w tym nie spodziewałem, czego nie odkryłem, czego nie przeżyłem. Jezus chce, żebym Go spotykał w mojej codzienności, a On jest zawsze dobrą nowiną, a On przynosi zawsze życie, przynosi to, co nowe. Jak byłoby pięknie, żebyśmy uczyli się w tych dniach właśnie takiej postawy, kiedy otwieram oczy, kiedy zaczynam dzień, poprowadź mnie, żebym odkrywał moje życie, odkrywał moją codzienność, odkrywał to, co dobrze znam z Twoim światłem, z Twoim słowem. Odkrywał je w nowy sposób. Jezus chce, Ojciec chce, Duch Święty chce, żebym uczył się takiej postawy nie tylko w rekolekcjach, ale także codziennie. Każdy dzień jest tak nowy. Każdy dzień jest obietnicą spotkania Jezusa na nowo. To przed nami. Zaczynamy taki czas, w którym będziemy stawiali pierwsze kroki, jakby uczyli się tego, a na koniec dnia zbierali to, jak nam się to udało, w czym udało mi się odkryć tą obecność Jezusa. Przez słowo, przez to, że pokazuje mi moich bliskich, moje zadania, czy też właśnie to, w czym potrzebuję uporządkowania. Obietnica Jezusa, ponieważ jest Słowem Boga, spełnia się. Nie jest tylko Słowem, które pięknie brzmi. Nie jest tylko Słowem, które ma sprawić, że się lepiej poczuje. Ona jest zaproszeniem do drogi. Jest zaproszeniem do tego, żebym zobaczył, jak to Słowo się spełnia. Wierzę, że to Słowo jest pełne mocy i że jest Słowem dla mnie. Popatrzmy na kontekst tego słowa, które Jezus powiedział. Najpierw właśnie zatrzymajmy się chwilę przy tym rozdziale 14, a więc przy momencie, kiedy skończyła się już ostatnia wieczerza. Marek zapisał, że przy śpiewie hymnów udali się do Getsemani. Są między wieczernikiem a ogrodem oliwnym. W wieczerniku padły bardzo trudne słowa. Jeden z was mnie zdradzi. Jezus mówi o tym, co go spotka. Mówi o tym, że wszyscy się go wyprą. Chce przygotować uczniów na moment ogrodu oliwnego, na moment zdrady, na to, że wszyscy go opuszczą i uciekną. I żeby nie tylko wiedzieli o tym, że coś takiego trudnego się stanie, to bardzo piękne, to znak wielkiej miłości Jezusa, to znak Jego niezwykłej pedagogii. Jezus zostawia uczniom to słowo obietnicy. Ono jest niezwykłe. Nawet jeśli uczniowie są przy swoich myślach, jak Piotr, który powie: Panie, choćby przyszło mi umrzeć za Ciebie, to Cię nie zostawię, to ja nigdy w Ciebie nie zwątpię. Jezus wie, że jest inaczej. I chce, żeby to słowo zapadło, żeby go zapamiętali, żeby wróciło w odpowiednim momencie z pamięci, żeby mogli się na nim oprzeć. Jezus wie, co będzie, ale nie tylko wie, co będzie przez najbliższe godziny i dni, ale wie też, co będzie daleko do przodu. Wie o tym, że to wszystko minie, że to wszystko się zmieni, że Jego panowanie i zwycięstwo jest ostateczne, a więc, że otworzy drogę do życia, otworzy drogę do spotkania. Niezwykła jest ta obietnica. Spróbujmy ją usłyszeć jako słowo, które Jezus zostawia uczniom, jako coś, co będzie ich broniło, coś, co będzie dla nich jak lina, której będą się trzymać, jak poręcz, która ich poprowadzi w ciemnościach. Gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei. W tym momencie uczniowie
chyba tego nie rozumieli. Może nawet nie zatrzymywali się nad tym, bo brzmiało to dla nich jako coś odległego, może mało znaczącego. Ale ważne jest, żeby to słowo było takim, do którego uczniowie i my wracamy. Jezus, wiedząc wszystko, mówi o tym, że to słowo mnie poprowadzi, że znowu się spotkamy, że odnajdziemy Jezusa, że Jego słowo zapanuje nad tym zagubieniem, nad ciemnością, nad grzechem. Zapanuje nad tym wszystkim. Kiedy uczeń spotka Jezusa, znowu wszystko będzie dobrze, bo będzie w Jego rękach. Kiedy uczeń spotka Jezusa, kiedy spełni się to słowo, znowu wszystko przybierze swoje miary, znowu wszystko będzie uporządkowane, znowu wszystko będzie szło swoim torem. Będzie takie, jak ma być. Znowu Jezus będzie kierował drogą ucznia. Słowo w ciemnościach. Słowo, które jest wypowiedziane przez Jezusa, słowo obietnicy, wtedy, kiedy serce ucznia jest zagubione, kiedy jest w ciemnościach, to przecież w takim stanie jest wiele z naszych serc. W takim stanie jest wielu naszych braci, sióstr. Nie wiemy, co o tym myśleć. Nie wiemy, jak znaleźć, jak spotkać Jezusa. Nie wiemy, jak obronić więź z Nim. Wydaje nam się, że wszystko się rozpada, że wszystko się kończy. Czy nad taką sytuacją, nad takim stanem Jezus panuje? Czy On ma nad tym swoją władzę? Czy to wszystko się Mu nie wymyka z rąk? Nie traci nad tym kontroli? Czy droga Kościoła, droga pasterzy, droga wierzących nie wymyka się Jezusowi z rąk? Czy nie przestaje nad tym wszystkim panować? Takie to się wydaje bliskie. Te obawy, te pytania, ta ciemność, ten lęk. Czy nie jest podobny do tego, jaki przeżywali uczniowie? Wydaje się, że tak. Trzymajmy się tego słowa Jezusa. Po moim zmartwychwstaniu wyprzedzę was do Galilei. Żyjemy w takim czasie. W roku liturgicznym nastał ten moment zmartwychwstania Jezusa. Przeżywamy czas między zmartwychwstaniem a wstąpieniem Jezusa do nieba. Jezus nas chce spotykać. Wyprzedza nas. Zna naszą codzienność. Galilea to obraz miejsca naszego codziennego życia, naszej ojczyzny. Tam nas spotka, tam nas zobaczy. Klimat cierpienia, klimat zagubienia to jest miejsce ogłoszenia dobrej nowiny. To bardzo ważne dla naszej drogi rekolekcji, dla tego słowa, które rozważamy. Wreszcie ten drugi moment, w jakim są wypowiedziane słowa Jezusa w rozdziale 16. To nie jest słowo, które Jezus wypowiada. Mówi do kobiet, które przyszły do grobu, młodzieniec ubrany w białe szaty, postać, która jest ogromnie tajemnicza. Ci, którzy modlą się słowem, którzy tłumaczą tekst Ewangelii świętego Marka, zastanawiają się, co to znaczy. Kim jest ten, który pojawia się tam właśnie w grobie, w czyim imieniu się wypowiada. Jedna z tych interpretacji mówi, że jest to obraz kogoś, kto jest nowo nawrócony, że białe szaty mówią o tym stroju, które nosili właśnie ci katechumeni ochrzczeni. Oni od Wielkiej Soboty do Białej Niedzieli, a więc do niedzieli drugiej wielkanocnej, chodzili w białych szatach. Widać ich było wszędzie, gdzie się pojawiali. To ci, którzy właśnie przyjęli wiarę, to ci, którzy uwierzyli w Jezusa, którzy są świadkami Jego zmartwychwstania. I to mówi ten młodzieniec. Zmartwychwstał. Nie ma go tu. On żyje. On zwyciężył śmierć. Jest Panem. I przypomina właśnie ta postać, ten młodzieniec, przypomina obietnicę, jest tym, który
jest strażnikiem dobrej nowiny, przypomina obietnicę, którą chce, żeby kobiety przekazały uczniom. Idźcie, powiedzcie go uczniom i Piotrowi, niech idą do Galilei, tam go zobaczą. Tamto słowo mają im przypomnieć. Ten młodzieniec i kobiety są głosicielami, strażnikami, świadkami słowa, które jest słowem dobrej nowiny. To ogromnie ważne. Zwróćmy uwagę na to, słowo dobrej nowiny pada w momencie ciemności, to rozdział 14, i w momencie radości, bo w niej też można się zagubić, w niej też radość może się rozlewać tak samo szeroko jak smutek, jak cierpienie, zagubienie. Potrzebne jest ukierunkowanie. Dlatego właśnie kobiety otrzymują to zadanie, idźcie i powiedzcie uczniom. Okazuje się, jak czytamy lekturę świętego Marka, że to słowo je przerasta, że staje się dla nich zbyt duże. I dlatego Marek zapisał, one wyszły i uciekły od grobu, ogarnął je bowiem lęk i zdumienie, nikomu też nic nie powiedziały, bo były przestraszone. Dobra nowina potrafi też być zbyt duża dla naszego serca. Potrafi je jakby przerastać. Potrafi sprawić, że o własnych siłach nie jestem zdolny tej dobrej nowiny w sobie pomieścić i zanieść o innym. To właśnie dzieje się z kobietami. To staje się ich udziałem. Słowo dobrej nowiny o spotkaniu z Jezusem staje się treścią dla nas. Jest słowem, które nas ma podnieść, które ma nas przeprowadzić przez ciemności. Ale więcej, jest słowem obietnicy, słowem zaproszenia do tego, żeby wejść na taką drogę formacji, i tym są właśnie nasze rekolekcje. Siostry i bracia, spróbujmy zatrzymać się przy tym, przy pytaniach, które już rodzi dla nas właśnie to słowo. Jak do tej pory spełniała się w moim życiu ta obietnica ujrzenia Jezusa w naszym życiu, w Galilei, po zmartwychwstaniu, w naszej codzienności? W jakich miejscach mojej Galilei rzeczywiście Go ujrzałem? Odkrywam Go w modlitwie, w słowie, w moim codziennej pracy, w moich relacjach, w krzyżu, w cierpieniu, które mnie spotyka. Czy to dostrzegam? Czy mogę już dzisiaj, to byłoby bardzo piękne, ucieszyć się tym, powiedzieć, Panie, Twoje słowo się spełnia. Objawiasz mi siebie. Dałeś mi siebie zobaczyć właśnie w mojej codzienności. Cieszę się, że mogę Ciebie spotykać już, że mogę z tego czerpać. Jaki stan, nowe pytanie, rodzi się w moim sercu wobec tej obietnicy Jezusa? Może rodzi się nadzieja, może cieszę się z tego, że to się stanie, bo Bóg spełnia swoje słowo. A może moje serce jest już strasznie cierpiące. Nie udało mi się do tej pory spotkać Jezusa, nie udało mi się dostrzec Jego obecności. Cierpię z tego powodu, że codzienność jest smutna, jest szara, jest bez nadziei, tam nie ma blasku, nie ma światła zmartwychwstania. Nie umiem tego przeżywać, nie umiem odkrywać. Jeszcze kiedy dzieje się jakiś czas szczególny, chociażby rekolekcji, świąt, jest to łatwiejsze, bardziej mi jest dane. Może dla kogoś ten czas światła, słuchania słowa Jezusa, spotykania Go żywego, braku tego spotkania, że taki czas już minął i trwa wiele lat ciemności, wiele lat nie potrafi rozpoznać. To z pewnością jest ogromny ciężar. Jakie miejsca mojego życia nie są rozświetlone przez obecność Jezusa
gdzie panują ciemności w mojej Galilei, czy w moim codziennym życiu, w tym, co dobrze znam. Święty Marek zaprasza nas, żebyśmy wzięli do ręki jeszcze raz Ewangelię. Ewangelię, którą zredagował. Żebyśmy ją zaczęli czytać od nowa. Od nowa, żeby ją czytali ci, którzy ją dobrze znają, bo przeszli drogę z Ewangelią świętego Marka, przeżywali już pierwszy etap. Żeby wzięli ją do ręki ci, którzy czytali już tę Ewangelię, może też szli drogą modlitwy osobistej, fragment po fragmencie. Dla nas wszystkich jest to zaproszenie. Także dla tych, którzy jeszcze nigdy całej Ewangelii nie czytali. Dajmy się poprowadzić świętemu Markowi. On chce, żebyśmy czytali Jego Słowo, Słowo Jezusa, które zapisał dla nas, po to, żeby uczyć się rozpoznawać Jezusa obecnego. Nam będzie w tym pomagał. Prośmy o to, żebyśmy w tej drodze modlitwy, w drodze rekolekcji pozostali wierni. Kochani, pamiętajmy o tych stałych punktach naszych rekolekcji, o momentach wprowadzeń. Nasze rekolekcje będzie też włączone, wpisane. Będą wpisane momenty modlitwy osobistej, momenty uczestnictwa we mszy świętej. Bardzo ważnym momentem, który można przeżyć znowu tutaj na własny sposób, każdy może, czy wiele osób inaczej, chodziłoby o taką możliwość rozmowy z kierownikiem duchowym. W rekolekcjach w naszych domach jest to stały element, który odbywa się codziennie. Każdego dnia 20 minut czasu jest zarezerwowane dla każdego na rozmowę z kierownikiem duchowym. Początkowo bywa to dla osób, dla wielu trudność, jakieś napięcie, stres, coś, co bardzo kosztuje, a z czasem okazuje się wielkim błogosławieństwem, miejscem, w którym rzeczywiście Pan Bóg bardzo dużo rozjaśnia. Przychodzi jakieś głębsze zrozumienie. Czasem nie tylko dlatego, że kierownik coś odpowiedział na tą naszą refleksję, na to, co odkrywamy w rekolekcjach, ale że sami to usłyszeliśmy. To jest miejsce wielkiej łaski. W naszych rekolekcjach będzie to możliwe. Przypomnę o tej idei, którą podjęliśmy w naszym domu, rozmównicy wsparcia duchowego. Tam w wybranych godzinach będzie możliwa rozmowa. Może tak być, że ktoś poprosi o to, żeby mógł codziennie rozmawiać z kierownikiem duchowym o stałej godzinie, żeby mógł wtedy właśnie zadzwonić i podzielić się tym, co dzieje się w moich rekolekcjach, co odkrywam, co jest dla mnie pociechą, co jest dla mnie walką, trudnością, co mi przeszkadza, utrudnia, bardzo jest dla mnie trudne w wejściu w te rekolekcje. Warto z tej propozycji skorzystać. Wreszcie jeszcze jedna taka praktyka związana z rekolekcjami, to jest codzienna lektura duchowa. W naszym programie są zaproponowane te lektury. Zachęcam, żeby popatrzeć na ten zestaw. Mam nadzieję, że część z tych rzeczy macie dostępnych, macie w domu. Dzisiaj to zaopatrywanie się w sklepach jest utrudnione. Więc to dobrze skorzystać z tego, co mamy pod ręką. Czasem tak się zdarza, że ktoś ma od dawna jakąś książkę na półce, tylko nie było czasu, żeby do niej sięgnąć. Nie chodzi o jakąkolwiek lekturę, ale właśnie o taką, która pomoże mi przeżywać te rekolekcje. Zaproponowałem wam kilka, proszę, żebyście się z nimi zapoznali i wybrali te, które są dla was dostępne albo które chcecie bardziej sobie przybliżyć. O poszczególnych krokach w drodze Lectio Divina powiemy sobie na kolejnych spotkaniach, które będziemy przeżywać. Dzisiaj spotkamy się o godzinie 19 na wprowadzeniu do Lectio i Meditatio na dzień następny.
teksty, do których będą odnosić się te wprowadzenia, są zapisane w naszym programie już kolejnego dnia, czyli dziś wieczorem będziemy mówić o słowie, które jest zapisane już w niedzielę. To jest z Ewangelii Markowej, z rozdziału trzeciego. Patrzmy sobie na ten program, śledźmy go i według tego programu będziemy postępować, będziemy przeżywać swoje nasze rekolekcje. Prośmy Boga o to, żeby dał nam łaskę tego świętego czasu. Bóg pragnie tego spotkania z nami. Chce nas na taki czas, jak na pustynię, wyprowadzać, by mówić do naszego serca. Dajmy Bogu czas, dajmy Mu tę przestrzeń, oddajmy Mu te dni, żeby rzeczywiście Jego Słowo było najważniejsze, w centrum, żebym słuchał Jego Słowa. Teraz, w tych dniach, mogę taką decyzję podjąć, mogę takie ryzyko nieuczestniczenia we wszystkim, co dzieje się wokół mnie, podjąć. Prośmy dobrego Boga przez Maryję o łaskę przeżycia tych dni. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Matko Słowa, módl się za nami.